tym filmie razem z Dexim zagramy w nowy tryb LEGO Fortnite. Odkryjemy go, zobaczymy o co tu chodzi i razem będziemy tu stawiać pierwsze kroki tworząc swój świat. Ten materiał to płatna współpraca z Epic Games. No, jesteśmy dzisiaj z Dexim, testujemy nową gierkę. Na początku okazało się, że musimy pozyskać podstawowe surowce, czyli granit i drewno, których jest masa, bo są one porozrzucane na całej mapie. I ty patrz, na przykład jak tam spojrzysz przed siebie, widzisz tą górę, co nie? No. Myślisz, że my tam jesteśmy w stanie się dostać? Nie wiem, ale to taki inny biom, nie? Bo tutaj mamy takie łąkę zwykłą. Obszajmy tu stare zwierzątko. Mogę pogłaskać? Dostałem mleko. Mleko, ja też chcę pogłaskać. Pana bananka? Pan bananek dostanie? Coś fajnego? O, nie lubię to pana bananka, chyba inną, dobra. Musisz inną, ta już... O, ej! Ej, mamy głód nawet, pod tabem mamy głodek, stary. Już nam troszeczkę spada. No to nawet w lewym górnym masz głód. A, rzeczywiście. Ej, wilk jest jakiś też. Chyba. O, on jest agresywny. Pa, ty! Unik. O, dobra. Ty! Dużo bije? Trzeba unikać, kontrolem możesz tak unikać. Okej. Wow, dobra, sklepmy go. Ty boję, że się wywalę, ja mam pół serca. Nie, dawaj, ja też, czekaj, ale ja muszę zjeść, malinkę sobie jem. Waliłeś się! Ja padłem. A i fajnie, nawet jak zginiemy, to mamy wszystko. Gdzie ten wilk? Uciekli, nie zabiliśmy go w końcu, nie? No. Ej, tam jest życie. Ej, wilczy pazur. Ja wiem, ona go zabiła. Aha, dobra, porozmawiajmy z nim teraz. Pomoc, no. NPC o nazwie Bombowe Barwy z początku prowadzi nas przez grę i mówi, co powinniśmy robić, więc kazała nam stworzyć ognisko. Prosta chatka. Okej, czyli są takie schematy jakby. I co potrzebujesz na chatkę? Crafting table, co dzisiaj potrzebujemy. Drewno i granit. 5 granitu potrzebujemy. Bo właśnie tutaj też nasze postacie odczuwają, czy jest ciepło, czy jest zimno im. O, coś tu zniósł. Nawóz mi dał gówno. Aha, fajnie, że ty dostajesz jajo, a ja dostaję kupsko. Ty jesteś jakimś bananem, to ja się nie dziwię, że oni ci nie dają i się cię boją. Dawaj kupę mi. Okazało się, że nie możemy korzystać ze stołu rzemieślniczego w deszczu, a on pozwala nam tworzyć praktycznie wszystko, co najpotrzebniejsze. Więc musieliśmy stworzyć prostą chatkę z dachem, aby uchronić go przed deszczem. Ej, dobra, i możemy skrytować kilof albo leśną siekierę i pochodnie. No to siekierkę na pewno i pochodnie. Pochodnie się robi z drewna i z pnącza, z tych gałęzi, co się niszczy. Rozkryftuję parę tych pochodni. Ale naprawdę ciemno się zrobiło wokół, jakby serio nic nie widać. O, czujesz zimno mi wyskoczyło. Bananek, wytrzymaj. Ja czuję zimno. O, już straciłem 1/4 życia. A tu jakieś znaki zapytania są obok. Ej, kościotrupy tam są jakieś. Zobaczyli mnie, ja idę ich wyjaśnić, ty. O, trochę biją. Luźno. Jest! Co to, kość? No te eneczka trochę dla tych kościotrupów słabi są. Pozbieraliśmy trochę materiałów i poszliśmy do pobliskiej ścieżki. Czy my wbiegamy w jakąś wiksę? O, ej, ty, tu jest po lewej coś, star wilk. Bijemy go? Tak, szybciutko. Musisz nauczyć pokory. Ej, dobrze nam idzie. Ej, co to? Co to? Chodź, tu lama się pojawi, ja widziałem to na trailerze. Co to jest? Kurde, tutaj są wilki. Skrzynia! Szukaj! O kurde! Ej, uważaj! Muszę zjeść, jedz sobie jak coś. Ej, tutaj też jest skrzynia w tym domku. Czekaj, trzeba jeść. Dobra, ja szybko spikuję po tą skrzynię, pikuję po skrzynię. Dobra, mam pszenicę i nasiona dyni. 4 są te wilki. Czekaj, zniszczę to. Ja próbuję tutaj ich jakoś zabić. Ja robię taktykę, że hitam i robię kontrol. I to działa. A ja sobie zbieram drewno, stary. Czemu nie pomagasz mi ich bić? No bo ty mówisz, że tak dobrze ci idzie, no to... Dobra, no w sumie mi idzie dobrze. Czekaj, tylko sobie muszę jeszcze zjeść. Dobra, elegancko. Eksplorowaliśmy mapę, aż nagle trafiliśmy na jakiś rozwalony domek, w którym mieszkał siewca. Hitu. Jakoś tak się świeci jeszcze mocno. I tam jest ten NPC-cik? Czekaj, jest farmer, idę zagadać do niego, rozmowę. Witam i o zdrowie pytam, jestem siewca, jakby coś to mnie wołaj. Icha! Miło jest sobie pochodzić i nie przejmować się planami. No fajnie, luźny ziomek tutaj. Okradłem go właśnie. Ty mordzie, masz tu stój. Oj! Jak się... Co ty zrobiłeś? No i zginęliśmy przez moją głupotę. W drodze powrotnej trafiliśmy na jaskinię, do której będziemy chcieli się wybrać i ją pozwiedzać. Obawialiśmy się tylko, że będzie tam jakiś mocniejszy potwór, więc musieliśmy się na to przygotować. Po prostu rzemieślniczy tu skraftuję. A, nie mogę używać go w deszczu, Jezus. Wystarczy jakby go zabudować. Pa, zrobię tutaj drewniany fundament. Które, nie wiem, podporę i dach. Będzie git? Jest! Teraz pytanie, czy jak postawimy tutaj stół rzemieślniczy, czy będziemy mogli go używać? Tak. Jest! Dobra. Działa. Leśna siekiera. Szkoda, że nie możemy mocniejszego czegoś. Okazało się, że można ulepszać swój stół rzemieślniczy na wyższe poziomy, tylko potrzebujemy do tego cięższych do zdobycia materiałów. Mimo to podczas rozmawiania z siewcą udało mi się go przekonać, by towarzyszył nam w grze. Ej ty! A co? Patrz, co tam jest! Normalny dom! To pójdźmy się tam obczaić. Musimy odkryć. O, właśnie! Tutaj będziemy mieli te skrupy do ulepszenia
craftingu. Dobra, jest teraz nas trzech, to jest na pewno duży plus. Dobra, skrzynia, pochodnia. Ej, to jest dynamit. A jak to podniosę, to od razu wybuchnie? Chyba nie, jak ją walniesz, to wtedy się odpala, wiesz? To może się przydać. Ej, walnę i ucieknę może. Dobra. Walnąłem i uciekam. Ej! O, rozwala się tu. Stworzyliśmy tartak, który służy do przetwarzania drewna w deski, a one są potrzebne do ulepszania stołu rzemieślniczego i wielu innych rzeczy. No. Drewniany kij. Ej, robimy też kije, pewnie będzie się dało miecz wtedy zrobić. Tych skorup jeszcze potrzebujemy. Tego, wiesz, co przed chwilą zabiliśmy, to potrzebujemy chyba trzy takie skorupy. Może ja spróbuję pobiegać i może znajdę tych ziomeczków. O, widzę go. Dobra, walę go. Dawaj go! Farmer! O, wilk. Okej, wilczy pazur, drewno i drewniane kije. Dexy zrobił nam miecze, zapisaliśmy swój spawn dzięki łóżkom i wyruszyliśmy do jaskini. Okej, wsysa nas do jaskini. Wow. Ej, co jest? Jestem! Okej. Granit, okej. Słyszę pająka, ja się boję pająków. Ej, co robimy, jak będzie to jakiś potwór? Ja też idę z drugiej strony. Nasiono jagody. Dostałem stary bełta. Jest. A ja mam marmur, to jest potrzebne do zrobienia czegoś tam było. Ej, mam schemat miecz długi. Ej, kuszę też odblokowałem, to jest tyle możliwości. O, tutaj co to? Co to jest? Kleposok. Kurde, to jest jak potka siły jakaś. Kurde, ej, mam siorba! I co on daje? Ej, na 5 minut dostałem jakby taką regenkę, pokazałem mi taki symbol. Siorbo grzyb, jakieś nasiona, bełt? Co to jest ten bełt niby? To jest amunicja do kusz. O, święco jagoda. Biorę to. Ty, tarcza, stary. Aha, w drugą rękę to dajesz zamiast pochodni. Ty, patrz, to jest drugie piętro jakby. Może zbudować trzeba tak jakieś schody? Na pewno trzeba zbudować. Jak schodki mogę zbudować? Pa! Parkour. Dawaj. O nie, za wysoko dałem. A da się to przenieść, czy nie? No nie właśnie. Czyli dobra, czyli można wchodzić wyżej z zarąbnością. Ale parkour, ty. Kurde, co jest grane. Dawaj tam dalej, no. Jest? Ej, tak. Dobrze. Czyli to już by było wszystko. Ej, patrz, to wygląda jakby tam było coś zabunkrowane trochę. Ej, to jest marmur, widzisz? Ej, mały silnik dostałeś, schemat. No, silnik, tu można pojazdy stare robić. Sokowirówkę. Ty, sporo schematów ci się odblokowało. Okej, czyli ta jaskinia wcale nie taka straszna, no i warto było tu iść. No, dobry, to był pomysł. Po udanej wyprawie w jaskini wróciliśmy do swojej bazy. Po drodze spotkaliśmy moba, z którego dropnęła nam ostatnia brakująca skorupa do ulepszenia stołu rzemieślniczego. Ładnie wygląda. Wow, lepsze kill-offy takie. Okay. Lepsze miecze, kusza. Talizman zimnej krwi. Zwiększa odporność na wysoką temperaturę. Jedwabna nić. Dobra, no to co? Tutaj potrzebujemy... Aha, do kill-offa trzeba w ogóle inny kij. Dobra, Dex już sobie poszedł. Przekazał mi klucz gry, dzięki czemu mogę tutaj grać sobie bez niego. Budujemy sobie tak naprawdę, kurczę, wszystko. Tutaj zrobimy sobie taką jakby bazę. I tu wszystko ma swoje, kurde, zastosowanie. Dobra, zbudujmy wiejski rynek. Pozwala założyć w tym miejscu wioskę. Zbudujmy to. O, wybierz ikonę. Zrobimy taką i niebieską. Jest wioska. Budujmy tutaj jeszcze ognisko. I może jeszcze jedno ognisko. Co my tutaj mamy? Pokaż ulepszenia wioski. Co to w ogóle daje? Tutaj mamy pokazany swój poziom wioski i różne takie atrybuty, które widocznie to nam daje. W jaki sposób mogę ulepszyć wioskę? Wymagania. Zwiększa cenę wioski rozbudowując ją. Okej. Okay. Biorę sobie drewno i kamień w takim razie. O, ci siema, no. Przyszła babeczka. Zamieszkaj w mojej wiosce. Twoja wioska nie spełnia moich oczekiwań? Robi na mnie wielkie wrażenie, ale nie mogę się w niej zatrzymać, jeśli nie mam łóżka. Dobra, pozbieram sobie tutaj drewno, żeby ulepszyć tę wioskę. Drewno i ten granit. Okej, mam już, słuchajcie, 40 drewna i brakuje mi tylko 3 granitu, żeby ulepszyć wioskę. Zrobimy tej pani łóżeczko. Zamieszkaj w mojej wiosce. Tak, mam miejsce do spania. Wow, zrobię z tego łóżka dobry użytek. Będę spać przez całą noc. Rozgłoś się. Dzięki za zaproszenie mnie do wioski. Jeśli masz dla mnie jakąś pracę, to daj mi znać. O, co to jest? Znacznik mapy. Zaznacza lokalizację na mapie. Posiej tutaj nasionia, zobacz, co z nich wyrośnie. To bym chciał zrobić, tylko skąd ja mogę zdobyć ziemię? Dobra, słuchajcie, ja zrobię sobie tutaj łopatę pod kopanie. Trzebam drewno na patyki, żeby zrobić miecz, bo mi pada. Te podstawowe rzeczy szybko dosyć padają. Jeszcze nie wiem, gdzie znaleźć coś takiego jak supło korzeń. Zobaczmy, gdzie ja mogę wykopać ziemię. Aha, czy ja po prostu mogę sobie tak okopać i mam ziemię. A, no to super, to w sumie tak jak myślałem. No to dobra, wykorzystam tą całą łopatę i zdobędę tyle ziemi, ile będę mógł. I tutaj zrobię już jakieś uprawy, bo jedzonko schodzi, a jak się nie eksploruje mapy, to jest, kurczę, słabo. Dobra, niestety jest tutaj burza, ale dobra, trzeba pracować, trzeba tutaj grządkę zrobić. Zrobimy to koło domku. Myślę, że w tym miejscu jedna i no obok, dosłownie obok druga. Jak zasiać? Okej, nie wiem, czy to może tylko jedno rosnąć, czy jak? Dobra, wsadzam jedno znowu, cyk, grządka jest zasadzona.
posadzona. Nie wiem, co to potrzeba jeszcze do tego. Czy coś tu trzeba jeszcze? Nasza pierwsza plantacja została posadzona. Teraz co my musimy zrobić? No ulepszymy tą wioskę, tak? Dobra, potrzebuję 3 kamienia. A może się uda wykopać ten kamień w ogóle? Chociaż kto wie, chyba mi się kilo skończy. Czy nie? No nie. O, jest, dzięki. O, dużo granitu zebrałem, dobra. Tu jeszcze obok jest dom, który musimy odwiedzić. Rozwalony dom. Tam jeszcze jest jakaś chatka. I tam jeszcze coś widzę. Okej, mamy kolejny dzień. Tutaj co my tu mamy? Muszę zobaczyć. Żeby zrobić kolejny poziom wioski, potrzebujemy 10 desek i 20 granitu. I co mi to da? Mieszkańcy będą mi przynosić prezenty i w wiosce będzie mógł zamieszkać dodatkowy mieszkaniec. Na razie mam tylko jednego mieszkańca, więc fajnie. Myślę, że to będzie szybkie do zrobienia. Potrzebuję kilofa, jak ją... A, z drewna oczywiście, tak? Dobra, już dowiedziałem się, jak zdobyć ten supłokorzeń, który jest potrzebny do kraftowania tych lepszych materiałów. Na przykład lepszy kilof, to potrzebujemy kija ze supłokorzenia i one wystąpią w tych jaskiniach, w których byłem z Dexim. Wracam do korzeni i muszę chyba podnosić patyki i tutaj granit. Ciekawe, gdzie ta moja babeczka, która miała cały dzień zbierać drewno? Gdzie ona się podziała i czy mi coś przyniesie, kurde? O, pojawił się ten kolorowy, ten światełko kolorowe. Biegnę za tym, to zawsze coś dobrego przynosi. Gdzie, co to? Jest lama! Jest. Pogłaszcz. Tak. Okej, skorupka, kleposok, kusza. Dostałem kuszę, ale sztos. Czemu rzucam tymi pochodniami, kurde? Jakieś naboje by się przydało skraftować. Dotarłem już do mojej wioski. O, tutaj wyrosło już, śniegu jagoda wyrosła. I mogę sobie zbierać. Nasiona papryki też dostałem, chyba z tej zasadzie grzące, by hodować papryczki. Jasne, że to zrobię. Czy ty coś już przeniosłaś? Jak podoba ci się twoja praca? Zdobądź drewno, no idź zdobądź. Mam zapasy. A, czyli pozdobywała. Dobra, niech ona dalej pracuje. Niech sobie nie myśli, że nie będzie pracować. Ulepszam wioskę do trzeciego poziomu. Zrobimy łóżko, 10 drewna to kosztuje, kurde, sporo. Tu będzie sypialnia. I siewce, który i tak czy siak za nami podąża, przypisaliśmy do wioski. Teraz będzie nam mógł pomagać, może mu zrobimy jakąś robotę. Pomóż wiosce, zbieraj pobliskie zasoby. Niech zbiera. Dobra, teraz moim celem będzie skraftowanie sobie jakichś lepszych narzędzi. Solidna siekiera zrobiona z kości. Mimo, że ona wygląda podobnie jak ta, to ona jest po prostu z kości. Dobra, walniemy sobie ją. I jeszcze bym chciał zrobić sobie jakieś kill of lepszy. Dynia daje 5 głodu aż. Dobra, słuchajcie, mam podstawowe rzeczy. A, jeszcze, okej, jeszcze do tej kuszy by się przydało. Jak zrobić te strzały? Pióro potrzebuję. Jak zdobędę pióro? Dobra, słuchajcie, pióro, no w sumie można by było się domyśleć. One dropią oczywiście z kurczaczków. No i trzeba je zabić. Niestety trzeba je zabić kurczaki. Na hita pada i dropi z niego mięso. A mięso ile nam daje głodku? 5 głodku aż. Po ugotowaniu smakuje o wiele lepiej. Okej, może by się opłacało jeszcze zrobić jakiś ten grill i ugotować to mięsko. Siema kurczaku. Plan na teraz jest taki, że ja pozbieram sobie tutaj jakieś różne zasoby, jakieś drewno, granit, pióra, inne rzeczy. I widzimy się zaraz w bazie. Już wróciłem do wioski, przed chwilą była noc, robi się dzień, więc idealnie zrobimy sobie teraz 24 bełty, czyli jakby strzały do kuszy. Dobra, spróbujmy, jak to się... Aha, okej, to po prostu strzela, nic się nie ładuje, po prostu strzela. Mogę zbierać strzały, więc to jest fajne. A jeszcze miałem zrobić co, grill i zobaczyć, jak się przepala to mięsko. Grill kosztuje aż 30 granitu, ale myślę, że warto jest to zrobić. Obrócę sobie, o, grilla się ma zawsze na dworze, więc robimy grilla na dworze. Użyjmy, okej, można zrobić z jajka, jajko sadzone. O, sporo głodu i da chyba większy boost energii na 2 minuty. Kolba kukurydzy tak samo i grillowane mięso. 8 głodu aż. To przepalimy sobie tutaj całe mięcho. Tutaj 2 serca jakby dodatkowo. Podzielę sobie może tą ścieżką, którą widzimy o tutaj, tak? Już idę na jej trasę jakby. I co jest? To jest jakaś wioska. Ej, ale co wy robicie? Ej, normalnie kasuje ludzi. No dobra, i teraz się kusza przydaje. O co? Jaki barbarzyńca. Ej, dobra, kusza się teraz mega przydaje. Dawaj to, dawaj to. I cyk, headshotik. Jest skrzyneczka. O, linka. 10 naboi do kuszy. Dobrze, dobrze, dobrze. I 2 dynie. Ej, co jest? Oni tu też przyszli? Puu, ej, dobrze, fajna jest ta klepa. To trzeba się nauczyć celować. Dobra. Jakiś plecak miał górniczy. O ty. To będzie lepszym kusznikiem. Ja czy ty, stary? Puu. Hedzik. Proch górniczy. Wybuchowy proszek. No dobra, rozwaliłem całą osadę. Chyba z 6 osób to było. Może znajdziemy jeszcze jakieś inne te... tak powiem, plemiona. Co tutaj jest? Jakaś taka dziwna muza gra. To jest jakaś pustynia. Czy tutaj już będzie mi ciepło się robić? Tak. Oj, tu jest cieplej. Zdecydowanie tu jest cieplej. Ostra papryczka. Jakaś tarantula w ogóle. Dużo życia mają te pająki, szczerze. Co to? Klepo jagoda? Chcę by się leczyć i zmniejszyć głód. Dobra, mogę to sobie opierać. O, co to jest? Co, on granatem we mnie rzuca?
Dobra, headshotiki poszły. Maliny mieli. Ziarno kukurydzy. Oh yes, yes sir. No i miecz mi poszedł niestety. O, tam jest jakaś strukturka. Dobra, kurczaki zabite, mam mięsko. Co my tu mamy? Malina, no mogę wziąć. I ziarno pszenicy. Tego jeszcze nie mam. Ziarno kukurydzy. Kukurydza się na pewno przyda. To jest chyba na razie najlepsze jedzonko, jakie spotkałem. Dobra, muszę wracać do swojej bazy. Na to wychodzi. Do grilla sobie wsadam 10 kolb kukurydzy. Tam gdzieś kukurydzę już zasadziłem. O, proszę. Pysz kukurydza. Ej, patrzcie, jaka ta kusza jest droga do zrobienia. Trzeba 8 kij supło korzenia. I ona tak szybko pada niby. Dobra, plan jest taki. Zrobiłem sobie już jeden miecz. Robię sobie tutaj drugi miecz, żeby mieć jakby co się bić czymkolwiek. I idę szukać jaskini, żeby zdobyć te supło korzenie i te wszystkie marmury i nie inne marmury. Ta babeczka, która mi miała zbierać itemy, to co? O, tu jesteś. Halo, wake up. Jak podoba ci się twoja praca? No to jak zaczęłaś? Oni nic nie robią dosłownie. Robię kill off i rano idziemy do jaskini. Po prawej stronie już byłem, tam widzę rzekę. Tu widzę, że są oznaczone pobliskie jakieś wioski z typkami. I tutaj pode mną widzę, że jest już pustynia. Ja chyba nie za bardzo chcę się tam wybierać. Muszę odkryć jaskinię w tym kierunku, tak? Tak jest, w tym kierunku muszę iść. No i odkrywajmy, co tu jest. Tu jest jakaś struktura, której bodajże już jeszcze nie byłem. Tutaj co mamy? Biuro, nasiono dyni, o, pszenica. Dobra, na razie tego nie potrzebuję. Nie chcę zawalać sobie inwentory niepotrzebnymi rzeczami. Dobra, zrobię tak jak wtedy. Będę szedł drogą. Wzdłuż drogi właśnie mogą być jakieś ludy, a może nawet jakąś jaskinię. Właśnie, ja szukałem jaskini, więc muszę szukać takich terenów, gdzie może być jaskinia. Tu mogłoby być jaskinia w sumie. Ojojojojo, troszeczkę się wystraszyłem. Ej, on mega mocno bije, co jest grane? Ta walka jest troszkę wymagająca. Chodź tu, gnoju. Ja go zawsze lekceważyłem, ale widocznie jest, kurde, tutaj jakimś porządnym. O, tutaj widzę, że się dym pali z ogniska. Co to jest? Nie gadaj, że ja mogę to pchać. O, tu jest jakiś gościu. Dobra, rozwaliłem gościa. Nie, no łatwo też, oj, dobra, jednak nie. Dobra, soluję ich. Jakoś się to udało. I skusza, dobra. Okej, okay, opłaca się chyba rajdować te wioski, bo mamy tutaj... O, sok siorb. 5 minut większa regeneracja zdrowia. Nasionka mu się nie przyda, tak mi się wydaje. Dobra, i co? I będzie się robić noc pewnie, tak? Naładowana kusza jest. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. No, jeszcze nie ma nocy. Tu widzę, że jest nieodkryte i tu jakiś domek. Jakaś jaskinia by się przydała, kurczę. Dobra, tutaj mamy kolejny... Co to było? Co to? Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Nasiono maliny, ziarno pszenicy. Nie. Jajko. Bełty. To jedynie bełty mi się przydadzą. Średni ten domek. Tutaj już odczuwam zimno. Znajduję się już chyba bardziej, kurczę, tym zimowym biomie. O, co to jest? Śniegojagoda. Ojojoj, zimno mi. Proszę, nie. Zastanawiam się generalnie, jak przeżyć w tym biomie zimniejszym. Dobra, znalazłem tutaj, kurde, dosyć spore zabudowania. Są tutaj niestety wilki. Coś w garażu jest. Nie, nic tutaj nie ma. Dobra, zabiję go. Jezu, czy ty możesz mi dać spokój? Te pająki zawsze tak się są upierdliwe. Dobra, wchodzimy tutaj do tego domeczku, otwieramy skrzyneczkę i co my tu mamy? O, tarcza. Gruba wełna. Z tego pewnie się robi jakieś ciuchy. Nic z grubej wełny można zrobić. Epicki przedmiot. Wszystko w tej rozwalonej wiosce już przelutowane i to byłby chyba koniec odcinka. Ten materiał był sponsorowany przez Epic Games. Sprawdźcie linki w opisie i zagrajcie w LEGO Fortnite.